Cześć, tu z tej strony Żółw Lądowy. W dzisiejszym odcinku nakarmimy naszego żółwia stepowego. Pożywieniem nie będzie karma, radzę jej używać tylko w rzadkim wypadku, gdy nie możecie nic znaleźć. Ale co znaleźć? Żółwie stepowe powinno karmić się typowymi, że tak powiem, ziołami z łąki. Takimi jak liście maliny, babki lancerowatej, mlecza, pokrzywy, rozchodnika lub koniczyny. Co do większej ilości roślin, polecam poszperać sobie na profesjonalnych stronach o żółwiach stepowych. Zdecydowanie nie podawaj swojemu żółwikowi mięsa, słodyczy i warzyw. Nie polecam też częstego podawania owoców. Okazjonalnie można to zrobić dla samego smaku naszego żółwika. Pamiętaj, żeby mlecze lub inne podane powyżej zioła były zbierane z dala od ruchliwych ulic i miasta. Zebrane rośliny starannie umyj i osusz lub podaj mokre żółwikowi. Ważne jest tutaj dodanie, że karmienie takimi roślinami w połączeniu z kąpielą nawadnie naszego gada, który jak każde zwierzę też potrzebuje wody. To by było na tyle, nie zapomnij zostawić łapki i subskrypcji. Nie zapomnij, że jeśli masz jakieś uwagi lub chcesz coś dodać, a może zaproponować następny materiał, to śmiało pisz w komentarzu. Jestem otwarty na propozycje i zmiany. Ja się z wami żegnam. Żółw Lądowy, życzę zdrowia waszym żółwikom. Cześć!